No siemanko, szanowanko, z tej strony Tomi. Poczekajcie chwileczkę, zanim zacznie się ten film, ponieważ mam ciekawego deala. G-Round to platforma gamingowa, na której co czwartego otrzymujecie nowe darmowe gry do testowania. Ściągnij launcher, który jest prosty w obsłudze i wymagany, aby ściągać gry. Następnie napisz jakiś ciekawy komentarz pod stroną z grą i podziel się swoją opinią. Pamiętajcie, że G-Round jest kompletnie za darmo i nic nigdy nie będziecie musieli płacić, a sama firma G-Round bardzo często rozdaje giveaway'e, w tym myszki, słuchawki, gift cardy i inne. Dołącz do grona zaufanych mi już 10 tysięcy osób, które są już na platformie G-Round i grają w gry za darmo. Zarejestruj swoje nowe konto już dzisiaj, wykorzystując do tego mój link, który znajdziesz w opisie. Miłego grania za darmo! PS, te gry są zawsze za darmo. Nie musisz nic nigdy płacić. No siemanko, szanowanko, z tej strony Tomi. Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj w gierkę, w której to możemy się zrelaksować. Ale musimy też użyć troszeczkę waszego mózgu. Polybridge 2! Dobra, lecimy sobie dzisiaj z kolejnym, to już żeśmy sobie przeszli, Taxi Tasks. Some checkpoints reverse the direction of the car. Okej, play level, some checkpoints, coś tam. Jakie checkpointy? Aha, czyli on musi pojechać i wrócić. Dobra, zróbmy może na 8% będzie głupio. 8 stopni powinno być ok. Widzicie, musimy zrobić na 8 stopni, także jest spoko. Tu już mamy zrobione. Ja teraz użyję tutaj steel, żeby to trzymało po tych stronach. O, może coś takiego. Po tych stronach, żeby to trzymało. Zobaczymy, czy to się rozwali. Rozwali się. Tak, to się rozwali, więc tu już muszę zrobić taką podpórkę. I ona powinna być. Tylko, że czekajcie, bo to chyba wszystko rozwala. Ja zobaczę, czy tutaj się trzymają po tych stronach. Tu się trzyma, tutaj się powiedzmy też się trzyma. Okej. Robimy tak, cyk, cyk i pyk. I teraz może byśmy zrobili taki, widzicie, coś takiego, żeby to sobie tutaj zjechało na tą stronę. I teraz robimy przęsełka, cyk. O nie, to nie, tak nie zadziałało, muszę się cofnąć. Tutaj, nie wiem, czy to zadziała. Wydaje mi się, że nie. Ale nie zadziałało. To nie zadziałało. W ogóle ja chyba tutaj wszędzie steel użyłem, prawda? Ja chciałem w ogóle tutaj wood użyć, ale nie zależy nam to na tym, żeby było jak najtaniej, tylko żeby to po prostu przejść. Tu muszę przęsełko zrobić tak. I wtedy dociągniemy tu. Wood zrobimy też... O, nie mogę tego ruszyć, więc jest taka troszeczkę lipa. Nie mogę nic tu zrobić. Tutaj też nie mogę podciągnąć. O, tutaj bym teoretycznie mógł, tylko muszę to zniżyć do takiego stopnia. Tu. I teraz... I tak. I może tu jeszcze. O, tak. I teraz powinno być ok. Choć, co ja zrobiłem? Może zróbmy taki most, ale najgorsze jest to, że ta taksówka też jest ciężka. Cyk. I pyk. Ale to i tak nie utrzyma. Chociaż... O, widzicie, jak ładnie zrobiłem? I on się teraz tutaj wróci. Musi się odwrócić dokładnie i jeszcze raz jedzie. Więc taki most ma sens. Dobra, udało się fajnie przejść. 15450, pewnie jestem na tysiącznym którymś poziomie. Oh my god. Dobra, jedziemy dalej. Rope support, rope and cable are strong and long, but they cannot be compressed. Ale że... Aha, czyli że... Straż pożarna się zepsuła. Czekajcie, bo tutaj my coś możemy zrobić. Co to jest? Rope. Aha, bo to chyba będzie trzymało nasz most. Spójrzcie, ja na razie po prostu zrobię taki most, bo tutaj musimy się przejechać. Tu, cyk, okej. I teraz mamy tak, cable, ale po co mi ten cable? Czy on może tak ten most trzymać? Ale nie, no to jest taka troszeczkę chyba głupia sytuacja, bo on tutaj niby ten most by... A co ja teraz znowu zrobiłem nie tak? Dobra, musimy to poprawić, zróbmy może... drogę na początek, żeby oni mieli gdzie sobie przejechać. Teraz tak, cable. Mamy tak. Raz. I dwa, na 53%. Raz. I dwa, na 53%. I to, czy to utrzyma? Nie ma szans, żeby to utrzymało. Cable, rope. Nie wiem, czy użyć rope, czy cable. Nie wiem, jaki... A może oni się mogą tutaj wesprzeć? No i co mi to doda? Jak tutaj się nic nie stało? A czy ja mogę jeszcze z tego jedną rope zrobić? No patrzcie, niby tutaj będzie trzymało teraz. Ale czy to wszystko... W ogóle to jest mega drogie, to jest za 1500. To jest za drogie, żeby takie rzeczy robić. Ale ja zobaczę, na jakiej zasadzie to działa. No przecież to w ogóle nie działa. To nie ma w ogóle sensu. No jest taka troszeczkę lipa, bo mam 7% over budget. A to tak czy siak nie utrzyma tego. No niby jedziemy. No niby przyja...
Nie przyjechaliśmy. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Cable. Jakim cudem on to może utrzymywać? No niby tak to może utrzymać. No i tak, no przecież ja już wcześniej też tak zrobiłem. Żeby on trzymał ten most cały. A może jeszcze tu jedno tak zrobić? I drugie tak? Over budget! Oh my god, jakie to jest drogie! Dobra, spróbujemy zrobić coś takiego. Ja teraz jadę tu, cyk, pyk. To powinno wytrzymać, ale i tak będziemy też over budget, z tego co mi się wydaje. I do tego podepniemy sobie rope'y gdzieś. Biorę teraz rope'a. Może zrobimy tu? Nie no, tu nie. Tak, żeby te stopnie były te same. 54. Widzicie, ja już to wcześniej chciałem robić na 54. 51. Zróbmy tutaj też 54 i tutaj też 51. Czekajcie, bo most się trzyma jakimś cudem. Oh my god, tutaj widzicie, patrzcie, te rope'y. I przejechaliśmy, ja nie wytrzymam. 23 824, udało się. Ja jestem ciekawy, kto zrobił ten most za 7554. Pokażcie mi to, bo ja tego nie patrzcie tego, tak zrobił. Tu jedzie do góry, tu na dół. Wow, no dosyć ciekawe te mosty zrobili. Aha, i tutaj też mogliśmy zrobić coś takiego. Że to tylko tak trzyma, widzicie? Tu, on jedzie sobie, nie? I tylko tutaj te rope'y trzymają. I to powinno być też okej. Okay. Dobra, ciśniemy z kolejnym levelem, bo muszę wam powiedzieć, że mi zeszło na ten level 15 minut. Budget cuts. Use less material to save budget. Czyli musimy użyć mniejszych materiałów, żeby uratować nasz budget. Okej, okay, zrobię na razie tak. Ja bym zrobił może tylko i wyłącznie od dołu. Tak? 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 I teraz... Bez sensu, ale no spróbujemy zrobić coś w tym stylu. Wszystko z drewna, prawda? Żebyśmy się zmieścili w tym budżecie 10 tysięcy coś tam. Tu jeszcze jedno zrobiliśmy, ja sobie tak podciągnę i tu. I teraz musielibyśmy, widzicie, pojechać tak. Cyk, cyk, tu nie dosięgnę. Dobra, i teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteśmy over budget. I to pewnie też nie zadziała nawet. Chociaż nie no, zadziała, zadziała. To będzie mega stabilne, ale jesteśmy over budget. Ja nie wiem, czy ta gierka mi teraz spowoduje, że... Na 100% prawie mieliśmy. Że to przejdziemy, bo jesteśmy over budget, ale może to po prostu zaakceptuje. Dobra, level complete, max stress 97%. Co tutaj ludziska zrobili? No coś takiego, okej, spoko. Ja cisnę po prostu dalej, dobra. Sometimes jumping the gap is the best solution. Czyli teraz będziemy skakać. Cyk. First jump to jest chyba misja, prawda? Cyk. I cyk. I teraz ja to wesprzę. Steel mogę dalej zrobić? A co to jest w ogóle? Spring. Ale to nie w tą stronę chyba. Jak ten spring działa? Tutaj cyk zróbmy. Coś takiego. I to się rozpadnie tak czy siak. A tu jest jakiś... Oh my god! To on dosyć daleko musi skoczyć. Musiałbym tutaj użyć sprężynki. Zobaczymy, co się teraz się stanie. Bo on teraz powinien zrobić cykię. Ja tutaj na razie lecę... Tutaj ze stalą, ja bym musiał też dosyć daleko to zrobić, coś takiego. Ale nie to, bo ja muszę przecież tutaj road teraz budować, więc ciśniemy dalej. No i pamiętajcie, żeby wbijać na stronę G-Round, na której co tydzień otrzymujecie do dyspozycji darmowe gry. Możecie je wtedy testować kompletnie za darmo. Wykorzystajcie w tym celu mojego linka, którego znajdziecie w opisie. Coś takiego. Tak, tak i tak. I tu jeszcze wesprzeć... Bez sensu. To jest mega bez sensu, bo ja tutaj za chwileczkę będę bez budżetu. Tu i tu. I to się rozpadnie, tak czy siak. Nie no, trzyma się, ale nie wiem, czy doskoczę. Patrz. Cyk! Oh my god. I tutaj gdzieś, widzicie, tu powinniśmy już pomalutku budować kolejny mościk. A, bo ja tu nie mam tego. Aha, ja tutaj nie mam drogi. Ale to powinno mi wystarczyć. Mam nadzieję. I teraz zróbmy może tutaj steel. I tutaj... Nie wiem, jak to działa. Nie mam żadnego pojęcia, jak to działa. Czekajcie, to zróbmy jeszcze raz tak i tak. I teraz tutaj powinniśmy zrobić sprężyny. Jedna sprężynka i druga sprężynka, która nie zadziała, więc byśmy musieli zrobić tak, tak i tak. I tutaj sprężynkę, tu może mega dużo sprężynek, żeby one po prostu utrzymały ten uskok tego samochodu. Chociaż wątpię, żeby to zadziałało, ale no możemy przetestować. Patrzcie, jedzie, cyk! Jak tam wleciał? Dobra, może teraz zadziała, chociaż wątpię. To się wszystko rozleci. No patrzcie to, tam mam niby sprężynki, tu cyk wyskoczył. Może tak do góry jedną troszeczkę. Widzicie? Patrzcie, on teraz się rozpędzi. Cyk wyskoczył. Bez sensu.
Bez sensu, bo on za wysoko leciał. Może teraz. Chociaż wątpię. Cyk, pyk. On tak... on tak jakby dziwnie leci. Dobra, tutaj już mamy. Tylko ja bym musiał tu jeszcze wesprzeć. Najlepiej wesprzemy to stalą. Bo mam dosyć dużo kasy i tak. Więc teraz powinno być okej, ale nie jestem pewien. Czekajcie, patrzcie. On wyskakuje. Cyk, leci. Pyk. Aha, i to nie tak ma działać. To nie tak ma działać. A jakbyśmy tutaj po prostu stal zastosowali, to czy to wtedy zadziała? I ten most się nie rozwali? Nie wiem, no bo zobaczcie, że mamy dosyć dużo kasy i nie wiem w ogóle po co mi są te sprężyny potrzebne. Więc on teoretycznie powinien tutaj sobie wyskoczyć. Cyk, leci. Tutaj pyk. Aha, i on to mega rozwalił. Dobra, ja zrobię może tak. Cyk, pyk i cyk. I tu jeszcze użyję... jeszcze jednej sprężyny i jeszcze jednej sprężyny. Mamy budżet 21850, jak to się tam rozwaliło. On na to wskoczy i się z tym nic nie stanie. Oh my god, jednak się stanęło się. Tutaj ewidentnie coś poszło nie tak, więc ja bym to jeszcze musiał wesprzeć, patrzcie, tak? Żeby to jeszcze dodatkowo wzmocnić. Cyk, pyk, nie tak, nie tak, nie tak. Tu mamy jeszcze wood. Cyk. I pyk. I może teraz to wytrzyma, chociaż wątpię, bo to już się tam całe kolebocze. Patrzcie, cyk. Dobra, wyskoczył. No lipa, no straszna lipa, muszę wam powiedzieć. Nie podoba mi się to, co teraz się tutaj stanęło się. Ja tutaj widzę jeszcze jakieś strzałeczki mi się pojawiają. Czy ja mogę to neutral? Stretched. Aha, czyli mogę też tutaj, widzicie, zestreczować. Znaczy, oh my god! No dobra, czyli te sprężynki się tak jakby naciągnęły i teraz one się... Duś. Compressed. A, możemy zrobić compressed, widzicie? Czyli, że to będzie skompresowane. Oh my god! O! Może coś takiego! Właśnie o to mi chodziło, żeby on tak idealnie w to wskoczył. Salto mortadela tam zrobił! Jeszcze raz, niech to zadziała, proszę. No przecież to jest taki fajny mostek. Zobaczcie, cyk. Oh my god! Brawo! Most się rozwalił, ale najważniejsze jest to, że dojechaliśmy. A spójrzcie w ogóle, czyli mogliśmy też tak zrobić po prostu. Tu na przykład, nie? View in gallery. Spójrzmy na przykład first jump, tutaj, o. Jak to wygląda? Patrz, on jedzie po prostu? On zeskakuje, no i tyle. I nic więcej nie trzeba było zrobić. Ciśniemy dalej, to jeszcze jest 1.11. Stop and go. Some checkpoints stop the car. Czyli niektóre checkpointy zatrzymują samochód. Dobra, widzę już tutaj, musimy też zrobić... Na początek zróbmy tak, bo i tak już widzę, że musimy tutaj zrobić most zwodzony. Tutaj samochody się zatrzymają, więc my tutaj potrzebujemy mega coś mocnego. Tutaj z kolei, jak jadą sobie dwa samochodziki, to ja zrobię po prostu coś takiego. Coś w tym stylu. No dobra, powinno być chyba coś takiego. Tak chyba powinno być spoko, chociaż wątpię. Ale no dobra, no jedziemy. Ja wiem, że tutaj musi być mocny... Mocny ten, dobra i... Aha, i ten samochód się zatrzymał. Oh my god! Oh my god! To nie tak, jak miało być. On się zatrzymuje tu. I wtedy to się zaczyna otwierać, ale to się otwiera tu. Bo, no bo to przejedzie, to jest spoko. No i teraz się most zaczyna otwierać. Nie dość, że on się otwiera w drugą stronę. Dawaj, dawaj, szybko, szybko! I teraz on się podniesie. Nie. Went underwater. Może teraz, bo tam mamy też do wyboru minus 50% albo plus 50%, więc może on się teraz otworzy w... Nie no, bez sensu. No bez sensu, znowu patrz, co się z nim dzieje. Znowu. Robimy dobrze, tylko że ja z tymi kompresorami tutaj muszę zrobić na odwrót. Dobra, teraz powinno być ok, ale nie jestem pewien, bo to mi się tutaj otworzy, prawda? Tutaj mamy te kompresory i one powinny otworzyć. Dobra, samochód się tutaj zatrzyma, więc jest spoko. Teraz mosty się rozwalają, bo one się tutaj rozwaliły. Ale no dobra, to jest to, co musimy zrobić, tylko że tu to się rozwaliło. Bo ja muszę... ja muszę to tutaj usunąć. I teraz będzie ok. Widzicie? Patrzcie, jeden samochód przejedzie. Miejmy nadzieję, że on wytrzyma ten ucisk. Wytrzymał ucisk. Teraz się mosty otwierają. Widzicie? Ładnie. Teraz sobie samochodzik... pociąg przejedzie. Znowu po raz kolejny. Cyk, przejechał. Teraz się to kładzie i przejedziemy sobie tym transporterem, mając nadzieję, że to tutaj ten ucisk wytrzyma. Spójrzcie teraz to. Dobra, wytrzymało. To tylko było 40%. Jest okej, udało nam się przejść kolejną misję. Tylko teraz tak, exit to world menu. Oh my god, rocket rest. Czyli tutaj mamy jeszcze kilka. Ile żeśmy sobie przeszli? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, przejdźmy sobie może jeszcze ten jeden level. Perhaps we can use that rock to our advantage. Co to znaczy? Że co ja mogę tutaj z tym zrobić? Wydaje mi się, że ja mogę użyć tego... tego kamienia tutaj. Aby on... ten most spoczywał na nim. Tak i tak. Jeszcze tu zróbmy tak.
Następnie jedziemy tu jeszcze, żeby on sobie spoczywał na nim. No i to już będzie lipa trochę. Zobaczymy, co się stanie. No niby tu jest jakiś ucisk, widzicie, patrzcie, jedziemy limuzyną. Oh my god, Jezus Maria, jak tutaj wszystko pękło. Dobra, może to wytrzyma, chociaż wątpię. Patrzcie, mamy nacisk na 80-90 coś procent. Oh my god. Oh my god. I tutaj też się połamie wszystko. Chyba. Chociaż? Proszę, proszę, proszę. Dobra! Czyli wykorzystaliśmy kamień na to, aby to wytrzymało. I widzicie, ludziska porobili tutaj też coś bardzo podobnego. Dobrze, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających, dziękuję, komentarze dnia, dziękuję i subskrybujcie koniecznie wszystkie moje kanały po więcej, abyście nie przepaścili takich filmów jak ten. Jeżeli chcecie więcej budowania mostu, zostawcie koniecznie 1000 łapeczek w górę i pociśniemy sobie więcej. Na razie, dzięki, cześć! Juuu.